oczywista i tutaj proszę o przyjęcie tak autopoprawki. Akurat myślę, że ta ulica i ten patron będzie dobrze służył Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu i tej strefie specjalnej, która tam jest. A z drugiej strony kompromis, który żeśmy zawarli, myślę, że wszystkim wyjdzie na dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Zatem wpłynęła tu autopoprawka zgodnie z terminem, doręczona 22 października 2013. Jest tutaj też pozytywna opinia pana prezydenta miasta Krakowa. Czy są stanowiska komisji, stanowiska klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.